strzały znów przeszyły niebo nad osadą słowiańską w Stobiernej. Ubiegłoroczny pierwszy deszcz strzał zyskał sympatię łuczników, którzy postanowili powrócić do grodu i znów spróbować sił w turnieju. Nie zabrakło również nowych twarzy. Lubię strzelać z łuku, a dzisiejsze cele są bardzo fajne i dobrze się strzela. Czytałem książkę, w której strzelali z łuku i po prostu mnie to tak jakoś zaintrygowało do strzelania. Mój mentor załatwił mi łuk i teraz z nim strzelam. Dopiero zaczynam, dzisiaj jestem dla towarzystwa, w zasadzie jako opiekun syna, żeby nie chodzić i nic nie robić, więc wzięłam łuk i próbuję strzelać. Bo ostatnio pewnie będę, nie? To mnie zaskoczyło. Ludzie, że tyle ludzi jest. Frekwencja dopisała. Na miejscu zjawiła się ponad setka łuczników z różnych rejonów Polski. Przyjechaliśmy właśnie z Gdyni, jesteśmy tutaj od piątku. Jesteśmy tutaj z mężem pierwszy raz. Piękne okolice, cele bardzo ciekawe, bardzo wymagające. Niektórzy łucznicy zmodyfikowali nieco tradycję, przebywając nie na koniach, a z pomocą koni mechanicznych. Troszeczkę jestem taki, jak to kolega powiedział, że dużo pasji mam. Pasję motocyklową, pasję samochodową, łuczniczą, sportową. W tamtym roku strzelaliśmy, super było. Przyjechaliśmy odwiedzić znajomych, koleżankę tutaj, chodź tutaj do tego. Największymi wrogami strzelców okazały się być wysoka temperatura i bezchmurne niebo. Łucznicy przyznają, że przemierzanie tras w takiej pogodzie było wymagające. Bardzo, bardzo przyjemnie, tylko mogliście załatwić troszeczkę więcej chmur. Zmęczeni bardzo, upał daje te znaki. To już drugi rok, gdzie jest naprawdę bardzo gorąco, bardzo męcząco. Ten turniej jest taki przez to jeszcze bardziej wymagający, ale no my nie idziemy tak na łatwiznę, bo ustawiliśmy cele tak, żeby był naprawdę taki zróżnicowany ten turniej. Oprócz upału wymagające były same trasy. Zawodnicy rywalizowali w 5 kategoriach. Dzieci, juniorzy, jednorazowo historyczni, tradycyjnie historyczni, posługujący się łukami wykonanymi z dowolnych materiałów oraz naturalnie historyczni, z łukami wykonanymi wyłącznie z materiałów naturalnych. Organizator się postarał, żeby był wyższy poziom, to na pewno. Głosy są takie, że turniej był wymagający, ale myślę, że większość jest zadowolona. Cele były tak przemyślane, żeby łucznicy dali z siebie jak najwięcej. Żeby nie było prostych, oczywiście trafiały się takie, które były proste i łatwe cele, żeby się ludzie nie zniechęcili, ale większość była takich, gdzie albo trzeba było pokombinować, albo się naprawdę przyłożyć, żeby osiągnąć wynik. Zmagania trwały przez 3 dni, od 19 sierpnia do niedzieli 21 sierpnia. Wydarzenie zakończył mały turniej Rosetta Masters. Nie zabrakło również deszczu strzał, drugiego w historii grodu. W zmaganiach brało udział również Włodzimierz Woźnica, który właśnie powrócił z Mistrzostw Świata w łucznictwie historycznym na Węgrzech, gdzie zdobył pierwsze miejsce w łuku naturalnym. Poziom był bardzo wysoki, ale z drugiej strony też jako łucznicy z Polski, reprezentujący Polskę, nie odstajemy w żaden sposób, nie musimy mieć kompleksów. Trzeba wystać te minimum 10 tysięcy godzin przed matą, przed celem, żeby jednak osiągnąć pewną powtarzalność. Tak? Drugi deszcz strzał to kolejna edycja turnieju, który rozsławił gród w Stobiernej na całą Polskę. Na wydarzenie zaprosili łucznicy Rosenberg razem ze współorganizatorami. Tu serdeczne podziękowania dla wójta gminy Dębica, dla pana Marcina Ciszka, pana Krzysztofa Lipińskiego, którzy nas wspierali, w zasadzie wspierali uczników tak naprawdę i pomogli nam bardzo, bardzo w organizacji tego turnieju. Plus Centrum Edukacji Ekologicznej, panie też nas wspierały, były tutaj na miejscu i pomagały. W osadzie jest to taka nasza największa impreza. Tak jak widać, cieszy się dużym powodzeniem, dużo osób przyjeżdża, dużo jest zwiedzających, również dzisiaj, którzy mogą zwiedzać i obserwować zmagania. Jak mówią organizatorzy, w przyszłym roku formuła zawodów może ulec zmianie. Jednak podkreślają również, że jest jeszcze za wcześnie na podejmowanie konkretnych decyzji.